Dzień dobry. Hejka. Hej. Jestem w Szczecinie i zostałem zaproszony. Tak, jesteśmy gospodarzami ze Szczecina. Tak, powróciliśmy po wielkiej przerwie, brak piątej klatki. Ejo! Tak, zrobiliśmy 4 filmiki i zniknęliśmy na pół roku. Tak, znalazłem ich w piwnicy, wyciągnąłem, mówię, chodźcie, tu mieszkacie, zajmujcie się rzeczami. Także nagrałem jeden filmik i widzimy się za 2 lata następnym razem. Dokładnie. No i dobrze, no i dobrze. Co dzisiaj masz dla nas, Dominik? Ja mam do was przede wszystkim pytanie, czy wiecie, jaki jest najnowszy dodatek, jak się nazywa? Tak. Co jest maskaradą? Maskarada. A pierwsze słowo? Miauskarada. Ciemno. Północ. Twilight. Twilight! Tak. Północ! Midnight prawie, byłeś blisko. Światło księżyca. Mamy preboxa. Mamy 3 dodatkowe boosterki i ja sobie wymyśliłem tak, że skoro jest 7 boosterków, to się idealnie nie dzieli na 3. To ani ostra mniej. Może być. I osoba, która trafi najlepszy drop, otwiera dzisiaj w nagrodę Evolving Skies. I zachowuje drop. Bo to ja otworzę najlepszą kartę. Nie wiem, czy widziałeś nasze filmiki, ale to zwykle ja wygrywam w konkursie, kto... Nie wiem, czy widziałeś nasze filmiki, ale zwykle otwieramy... Zwykle mieliśmy 4 filmiki. Kiedyś widziałem wasze filmiki, potem nagle mi się przestały wyświetlać. Tak bywa. Nie, ale algorytm. Tak poważnie, że ujmując to, jak zapraszam ludzi do siebie na kanał, to zawsze ich potem niszczę. Także, okej, zobaczymy. Sorry, okay. Ale tak Rain będzie. No to zobaczymy. Może ty masz najbliżej, Ania. Czyń honory. Proponuję preboxa. Nie. Zrobisz cię. Ania nie umie. Ja nie umiem otwierać tej folii. Aha, Ja jestem od otwierania. To jest ongoing. Więc zawsze to robię. Dobrze, wjechać z tego. To nie było takie. Ja nigdy nie umiem otwierać tej folii. Ona jest po prostu. To nie było aż takie imponujące. Dobra, jaką promkę chcemy trafić? Ja bym chciał Tatsugiri. Ja już trafiłem jednego, to ja nie chcę. Okej. To nam dajesz. Yeah! There we go! Tatsugiri. No możemy ci zapytać Fuslasa. Wow, dobra, dogadamy się. Albo... Fuslasa, TG? Zwykłego. Zwykłego? No. Albo okay. Tego, małpę. To gorzej. Czy... No wiesz jak to jest. I tu są 4 boostery. Tak. Czyli w sumie mamy 7. To proponuję, jeden będzie taki do odrzucenia. Przytasuję. Każdy ma po 2. To i tak widać, który jest który, bo to są te. Ja zawsze wybieram po obrazku. Dobrze, to proszę wybrać sobie po 2 boostery każdy. Najlepszy drop otwiera Evolving Sky. To nie jest to 2 boostery każdy, bo zostały 4. Ten. To ja wezmę tego i tego. Czyli... Co robimy z tym? Zostanie też dla drugiego miejsca jest ten. Okej, to ma sens, to ma sens. Kobiety przodem. Ja zwykle robiłem tak, że... Zwykle mówiłem kobiety przodem. To też jest fajne, bo ja zwykle robiłem tak, że jak ale może dzisiaj zapraszałem... Dominik przodem. Nie, bo ja powiem wam, że jak kogoś zapraszałem, to zawsze mówiłem, że zwykle goście zaczynają, dlatego tym razem ja zacznę, ale teraz tak nie powiem, więc wy zacznijcie. Więc możemy się podtrzymać twojej taktyki. Mogliście nie zrozumieć, mogło to też nie mieć sensu jakby. Nie. Ja też mam bardzo absolutnie konkretny sposób otwierania. Paszczowo-gębowy sposób. Tak, dokładnie. Dobra. Tylko dla ludzi możesz dać. My nie dajemy. Chciwi jesteście. No jesteśmy chciwi, po prostu gramy na live. Ja też gram, ale to jest jakby wszystko się tam samo zdobywa praktycznie. No, może jak dobrze grasz. No i co, coś dobrego? To już wiemy, kto nie wygra tego zawodu. Wow. Dobra, to wychodzi na to, że host numer 2 teraz jest. Tak, bronicie honoru Szczecina, wiecie tak. O tym. Kopłem stół. Kopnij stół, ale że coś się odezwa. To jest kod dla was, moi drodzy. Powinniśmy. To jest energia też dla was. I zobaczymy. Clefairy. Shanks. Aż ty profesjonalnie czytasz? Poltergeist. Z akcentem. Varun. Szczecińskim. Tak. Senseless. Lucian. Lucin. To jest w ogóle gryba? Dharma Child. Ale jest śmieszne. Okay. I kurwa gówno. Dzięki. Pięknie. Chciałem wspomnieć, że mój kanał jest family friendly. A, tak. Nie. Właśnie czekałam na to. Oholipka. Kurczę, kupa. Proszę bardzo, pokażę wam, moi drodzy, jak to się robi. Energia. Nie będę tak spróbuj. Zobacz, jakie to fajne. Słane.
Glimora, Venny Pit, Leyrun. No i proszę bardzo, Arcanine. Dobra, yeah. Czyli drugi booster. Co? Ja to sobie wezmę. W końcu trafiliśmy jakieś holo. Ania. Ania zbiera. Ja zbieram karty Kumii. To ona zbiera Kumii, a to jest. Okay. Drugi booster, druga szansa dla ciebie, bo na razie ja jestem na pierwszym miejscu, a nie na drugim gdzieś na trzecim. No tak. Obawiam się, że zaraz będziemy musieli wybierać między. Hisuian Arcanine. Między holo, które holo było lepsze. Po HP, dobra. Po HP. Też po HP? Też tak czytasz po angielsku, very bardzo. Deepling, Cramorant. No musisz to bardziej akcentować. Frosta, ej, to Frostlass. Wychodzisz na pierwsze miejsce zdecydowanie. Frostlass jest jedyną grywalną kartą z tego. Naprawdę. No nie, ogólnie myślę, że też będzie miał potencjał. Do takiej gryniczki ja bym grał. Wiele kart miało potencjał, ale... Wiesz, to jest prawda. Fajnie brzmiały, ale wiadomo jak ja się kończy. Ja grałam Frostlassem i to było bardzo przykre. Amulga. Ej, drugie miejsce zrobiłem. Dwie karty. Growlite. Inferno. Cliffable. No przeczytaj. Cock. Nie, no proszę, błagam. Nice. Jest najlepsze pre na świecie. No to dziękuję bardzo. Gdzie ty to kupiłeś? Zamykam ten temat. Zobaczymy. Kodzik. Zobaczymy. Energia i proszę bardzo. Mm-hmm. Łatwo. No. Przyjemnie. Na pewno. Mm-hmm. Tak o. Mm-hmm. Tak o. Leciutko. Jak małysz latał. Wydaje mi się. Wydaje mi się, już że widać, tak. Że... Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Jest i eksik. Także moi drodzy, no może to jest słaby eks. Może to jest niegrywalne. Ale to jest najlepszy drop nasz dzisiaj. Może to jest okropny box ogólnie. Ale to trzeba było wybrać ten booster. Mieć jednego EX-a. Żeby być myślę, jeszcze że, jeden booster. Myślę, że Ania była na drugim miejscu. Czemu tak myślisz? Bo Frostlass. A ja wyciągnąłem... No co? Coś. Pamiętasz przecież nazwę, bo ona nie, był tak słaby, że nie... Nie, nie zwróciłem uwagi w ogóle. No właśnie. Także Ania booster z drugiego miejsca. Proszę, to ja sobie zabrałem Evolving Skysa na wycieczkę, żeby go samo towarzyszyć. Tak. Okej, lecimy. O, drugi. To jest lepszy drop niż Frostlass. To nie jest hazard. To jest najlepszy drop. To nie jest hazard, jeżeli wiesz, że wygrasz. O, Monkey Dory! Grywalnie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ten pre miał jednego X-a? Nie, mi się wydaje, tak. Że Dominik trafił na naszą klątwę. Tak. Tu krąży nad nami klątwa słabego otwierania. Ale to często na ten. W czterech filmikach, które zrobiliśmy, że... Całej naszej historii. W całej naszej karierze YouTube'a. Ale to pomyślcie, jak dobry będzie drop z tego. Aha. Ja to sobie 4 za 2 przełożę, bo tak lubię. A, już widzę. Będzie? No będzie. To będzie. Umbrałam na dachu. Tak. No, ale bym... Nie miałbym nawet... To byśmy zaczęli tańczyć tutaj. Dobra. A przyrzekasz? Tak. O Jezu, stary, jeżeli będzie, przysięgam. Jak presja rośnie. Castle! Double castle! To nie jest umbrałam, nie tańcz. Już się nastawiłem na tańczenie. Możemy sobie to teraz wyobrazić. Ale to kiedyś grało z kapsul. No, miało moment. Miało moment. Myśleliśmy o tym. To co, Tatsugiri, dziękujemy bardzo za ten prezent. Proszę za bardzo, to, że, no, dziękuję. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję, że otworzyliście nic boosterów. Bardzo proszę. Na to się pisałem i przychodzę z tutaj. To jest naprawdę... W sumie prawda. Tu jest jakiś... Przyszedłem tutaj ostatni raz w tym roku. Tu jest ogólnie w tym mieszkaniu, wydaje mi się, że jest zła energia na otwieranie rzeczy na wizji. Tak. Dlatego, że kiedy nie otwieramy rzeczy na wizji, to jest super. Jest świetnie. Jak tylko włącza się, dostajemy altarty. Jak tylko włącza się kamera, koniec. Ostatnio otworzyliśmy booster boxa z tego, z Temporala. 2 Aspexy, altart. Czy to dlatego na waszym kanale od 10 miesięcy nie pojawił się żaden film? To fakt. Trochę byliśmy sfrustrowani tym, jak bardzo słabe dropy mieliśmy i nie chcieliśmy tego nawet wrzucać, naprawdę. Były tragiczne. I tak wyglądają, moi drodzy, wymówki. Ja wam dziękuję bardzo za gościnę. Ja też bardzo ci dziękuję za przybycie tutaj. Za dropy nie dziękuję, no bo sami widzicie, jak to wygląda. Wiesz co, okej, okay. Nie. To jest slander i ja sobie nie pozwolę. Ty wybrałeś tego pre. Nie rozumiem, co to znaczy słowo slander. Także tym optymistycznym akcentem podziękuję wam za dzisiejszy opening. Było bardzo miło. Mua.